pokażę wam dzisiaj dwa talenty, na które to właśnie wy będziecie musieli zagłosować. Jesteśmy w mieszkaniu Macieja, Sztuka Magii. Możesz robić magię ze wszystkim tak naprawdę. Dorastałam w tym, że wolałam resoraki niż lalki Barbie. Kurczę, jestem naprawdę pod wrażeniem. Mam też dużo znajomych jakby związanych z driftem, więc po prostu jest to jakaś wspólna zajawka. Korzystam bardziej z tego, co dostaję na przykład też z zewnątrz. Ja jestem zajarany tymi umiejętnościami, a zarazem pasją. Jesteś w stanie na przykład wyczarować ilość łapek w górę pod tym filmem? Jak będzie 300 łapek w górę, to... To? To Rezis zapuści wąsy. Nie, to musi być 100 tysięcy. Hej, siema, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i chyba pierwszy raz trzymam w ręku mikrofon, bo to mi się jeszcze nie zdarzało. Ale witajcie dzisiaj w nietypowym filmiku, ponieważ dzisiaj zaprezentuję wam Magika, młodego chłopaka, który jest bardzo uzdolniony, jeśli chodzi o sztuczki magiczne, iluzje, oraz Ole Fijał, czyli młodą kobietę, która zasuwa samochodem, robiąc naprawdę dobry drift. Pokażę wam dzisiaj dwa talenty, na które to właśnie wy będziecie musieli zagłosować, kto przejdzie dalej. Ponieważ oboje biorą udział w akcji Play for Fame, Playboy Fragrances, czyli akcji, w której mamy właśnie za zadanie wyciągnąć najlepsze talenty. Ja mam dwie osoby, Igor ma dwie osoby, Ola Żuław ma dwie osoby. I to właśnie od was zależy, kto wygra, kto zgarnie 20 koła i zarazem zgarną doświadczenie, którego ja już się uczyłem dosyć długo, a zarazem moich dwóch kumpli z YouTube'a. Zapomniałem słowa. No cóż, w pierwszej kolejności lecimy do Maćka. Jesteśmy w mieszkaniu Macieja. To jest. Sztuka tak. Magii. To ja. Znaczy, tak, to ty. Maciej, to ja. Sztuka magii tak. to sztuka magii. To sztuka magii. Okay. Dobrze, co jeszcze chcesz nam pokazać? Bo niestety przewidziałeś deszcz i wykurzyłeś nas z planeru. Idziemy sobie chodnikiem. Maciej mi mówi, uwaga, że za 3-4 minuty będzie lać. I co zrobił? 3 minuty. No i co? Pada. Ale powinieneś się cieszyć, że sztuczka wyszła. Jak mnie przedstawiasz przed kamerą, cholera? Zaraz tu się. Ja sobie tu położę nasz mikrofon, będę miał wolne ręce. Po co proszę, są ręce? Wiesz co, powiem ci tak, zrobię ci przyjemny numer. Przyjemny numer. Tak. Znasz to czy nie? Nie. Nie znasz tego. Pierwszy widzę na raz na oczy. A wiesz co to jest? No metalowe pewnie jakieś. Obręcze, pierścienie. Pierścienie. Okay. Dobra, więc masz tak, raz, dwa, trzy, cztery obręcze, nie? Mhm. Wyobraź sobie, że ta obręcz przejdzie przez tą. Gotów? Gotowy. Okej, okay, zobacz. Raz, dwa i bardzo powoli w ten sposób, nie? Była pierwsza część. Oczywiście łatwo jest łączyć, trudniej jest rozłączyć, tak? Weź obręcz. Sprawdź, czy nie ma żadnych dziur, nacięć, zapadni, tak jak przy kartach, nie? No nie ma. Jest? Nie, no jedna dziura musi być, o tu. No, taka dziura jest. Wyciągnij obręcz w ten sposób, przed siebie, nie? No tak. I teraz na twoich dłoniach to zrobimy. Czyli raz, dwa. Znowu jak on patrzy! No to jest ciekawe, no. Raz, dwa i bardzo powoli w ten sposób. Co? Nie? To była ta część. Otwórz proszę ręce, bo to było szybko, nie? Skoro to było szybko, to będzie szybciej, tak? Ja! Da się czy nie bardzo? Nie ma szans, no. Nie, no spróbuj, na pewno się da. Skoro się połączyły, to i da się rozłączyć, tak? Taka chińska łamigłówka, nie? Moja jest na górze, twoja jest na dole, nie? To jest z przodu, ta z tyłu. Czyli trochę ta przeszkadza, nie? Ale da się tu połączyć, czy nie? Jak myślisz? No, fizyka mówi, że nie. Fizyka mówi, że to nie. To pewnie zrobisz, no, że to tak. To przeszkadza jakby, ale spróbujemy raz, dwa, w ten sposób. Co? Trzy. Otwórz. Ostatnia jest najtrudniejsza, nie? Ostatnia jest ten pokaz. No co jest grane? Ostatnia jest najtrudniejsza, spróbujemy. O, tak właśnie, nie? Więc trzy obręcze. Co? Oczywiście łatwo je połączyć, dużo trudniej rozłączyć, tak? Jak mówiłem, nie? Spróbujemy jeszcze raz. Zrobimy to w ten sposób. Okej? Okay. Spróbujemy jeszcze jak? Raz, zobacz. Tak? Ostatnia będzie troszeczkę najtrudniejsza, ale postaram się zrobić z nią to w miarę szybko, w sensie tak, nie? I teraz tak jak ja ci robiłem na początku, raz, dwa, trzy, tak ty mi teraz zrobisz raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięknie, widziałeś? Tak to mniej więcej działa, nie? To było nie do rozłączenia kompletnie. Da się, tak samo jak możesz robić magię. Co? Z tytami, tak? No nie no. Możesz robić magię ze wszystkim tak naprawdę. Nie nadążam kompletnie, jak ty to robisz? Zręczność. Nie mam bladego pojęcia. Zręczność. Paluszki się wyginają na boki. No, to jest też bardzo ciekawe, spójrzcie. Paluszki się wyginają na boki i jakby...
To jest praca manipulatora. Ten jest taki teleskopowy, nie? W sensie możesz go wcisnąć do środka. Tak samo ten możesz wcisnąć do środka, nie? Z kciukiem możesz robić różne rzeczy, nie? Masakra, co? Jachu się śmieje, on nie umie. No, nie. Nasz operator po prostu... No, kurczę, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeśli chodzi o iluzję, to miałem styczność tylko raz, jeśli chodzi o internety. Tak teraz, mając drugi raz styczność z innym człowiekiem, to mogę śmiało powiedzieć, że dalej mnie to mega szokuje. I nie wiem kompletnie, jak to robicie i na czym polega tutaj myk. Tak jak mówiłeś, w twoim przypadku to jest zręczność, nie? No, głównie zręczność. Staram się to też, co ciekawe, mówiłeś, że nie masz w jakiejś masakrycie wielu gadżetów, dużych, coś tam, całej walizy. Korzystam bardziej z tego, co dostaję na przykład karty. Też z zewnątrz od człowieka, nie? Czy telefon, czy zegarek. Masz stoper włączony? Mam stoper, uwaga. Ile mi dajesz? Daję ci 30 sekund. 3, 4, 2, bam. Och, cholera. On nie zakręci. Zaczniemy od nowa? Dobra, zaczniemy od nowa. Spoko, fast start zdarza się. Wyzeruj 3, 4. To już. Co? Co? What the fuck? Co jest grane? Cóż, bo normalna kostka to jest, no. Jak to zrobię? I gotowe zrobiłeś. No, tak jak ci mówiłem, kostkę można na przykład włożyć 20 ruchów. 20 ruchów? 20 ruchów. Rozsypaną. Tak. Wyobraź sobie 20 ruchów do ułożenia. I z 20 przechodzisz w 10, z 10 przechodzisz w 5, z 5 przechodzisz w 1 ruch, aż całkowicie ci się układa. Już tak delikatnie, bo traktowałem go troszkę. Była taryfa ulgowa. Co się dzieje, nie wiem. I'm out. I'm out, serio. No. Czyli chcesz być fejmem? Chcesz być YouTube'owym fejmem? Zobaczymy. No tak, no chciałbym. Ale myślę, że to by było też dobry taki zabieg pod kątem twojego rozwoju. Bo mówisz, że dużo robisz, że jesteś zabiegany pod kątem działań z iluzją. Jeśli chodzi o offline, można było powiedzieć? No staram się dużo łapać projektów. Teraz aktualnie właśnie zrobiłem swój rekwizyt nawet, który będę wypuszczał na rynek międzynarodowy. Pięknie. Pierwszy Polak. Nice. Skumaj. Nice, prawda nice. No. W wieku 22 lat. No, ale sam się tego nie spodziewałem. Pracowaliśmy nad tym półtorej miesiąca i w końcu się udało. Naprawdę, bardzo miło było cię spotkać. Mam nadzieję, że będziesz dalej się rozwijał, a to, co się dalej stanie, już będą oczywiście ludzie głosowali, co i jak. Od nich zależy teraz. Od nich wszystko zależy. Czy się będę dalej rozwijał jeszcze lepiej, niż normalnie się teraz rozwijam. To od was tylko zależy. Mega spotkanie, bardzo fajnie było. Lecimy dalej. Miło było cię spotkać. Dzięki wielkie. Pozdrówcie Ole. Pozdrowimy Ole. A few moments later. Nie. Ola Fijał, dziękuję. Idziemy się spotkać. Ja jestem, no, w Fikolandii jak sprzed 15 lat, w niebie po prostu. Ja tu się chyba odnajdę. Ola, gdzie jesteś? Idziemy pojeździć? Szybko się przebranżowiłem, enduro style jest, bo jest adekwatny do sytuacji, chociaż troszkę, motoryzacja. Moi drodzy, Ola powiedziała, żebyśmy wbijali do garażu, tędy chyba, więc lećmy, póki jeszcze nie ma ulewy. Chodź, Jachu, chodź. Gdzieś tu powinna chyba być, tak mi się przynajmniej... Mi się to podobało. Przywitanie by Ola Fijał. Witamy właśnie tu na miejscu. Jak się bawisz? Całkiem dobrze. Chcesz być fejmem, tak? Nie. Chciałam hajs tylko zgarnąć na wakacje. Nie wiem, jak mam z tą rozmawiać. Ja też jeszcze nie wiem. Zaraz wymyślę sposób, jak ci tutaj zajść. No dobra, to jak się zastanowisz, to tak. Czym jeździsz? Czym jeździłaś? Czym chciałabyś jeździć? Mini. Zaczynałam od tego samochodu, którym ty też się uczyłeś dzisiaj, czyli BMW. 36. Tak. Idziemy na Akademię Driftu. Może się jeszcze czegoś nauczę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Remek. Dzisiaj gramy w gameplay pod tytułem Tokyo Drift by Ola Fijał. Ha ha.
dobry. Powiem tak, fajnie. Jak Remek sobie radził? Zdolny jest, nie będę go obrażać, bo to nie ma sensu. Ja jestem zajarany twoimi umiejętnościami, a zarazem pasją, bo może dlatego, że ja też od małego gdzieś tam się tym jarałem, nigdy nie miałem do tego dostępu, więc może gdzieś tam stąd ta moja zajawka, ta twoja zajawka jest przez mnie super odbierana. Ale jak to twoi znajomi odbierają, twoje społeczeństwo i w zasadzie też poza twoimi znajomymi, społeczność twoja zawodowa, czyli inni ludzie, którzy też jeżdżą, którzy z tobą rywalizują? To od początku, moi znajomi, znaczy mam też dużo znajomych jakby związanych z driftem, więc po prostu jest to jakaś wspólna zajawka, a moi znajomi w sumie mnie wspierają, wiadomo, że przyjaciółki tak mniej się jarają, bo przychodzą, mówią, że głośno i tak dalej, więc szybko uciekają, ale faktycznie jak jest jakieś zawody w Warszawie, to przyjeżdżają i kibicują, wychodzą od razu jak tam już skończę jeździć, więc bardzo jest mi miło. Wiadomo, że chłopcy się jarają na maksa i mówią, że zostaje ich żoną i tak dalej. Bo rywalizujesz też z facetami oczywiście. Tak, od tego roku w sumie weszła w Polsce rywalizacja z dziewczynami, bo tak naprawdę nie było ich tak dużo na zawodach. Mm-hmm. Jak się zebrały 3 na jednej rundzie, to naprawdę było już wow. Okej, okay. Czyli potrafisz skopać dupę facetowi, tak? Potrafię. Znaczy, to jest, nie wiem, czy to jest miło, czy niemiło odbierane, ale nawet trochę bardziej sobie cenię skopać właśnie, dojechać facetem. Złamanie tego stereotypu, nie? Że to facet i samochód. Tak, ale nawet chodzi o to, że po prostu dziewczyn jest mało i tak jak teraz wygrałam na Bemowie, były 4 dziewczyny, jedna się nie zakwalifikowała i miałyśmy pary i wygrałam to była taka satysfakcja mimo wszystko, no bo udało się, ale bardziej stawiam na rywalizację z facetami, no bo jest ich więcej, więc jak dojdę już gdzieś tam do podium... No jesteś rodzynkiem, nie? No tak, trochę tak. Dawaj jakąś głupią minę. Uśmiechnij się jakoś fajnie. I'll never forget the day. No nieźle. Wiesz co jest najlepsze? Twoje opanowanie. Twój stoicki spokój. To było zawsze twoje marzenie, żeby jeździć na samochodzie? Za pomocą samochodu na torze? Żeby bawić się tym w taki sposób? To było twoje marzenie? Marzeniem to chyba nie było, bo ja... Znaczy zawsze byłam przez to, że weekendy spędzałam tak z bratem i z tatą, bo mama była w ciągu tygodnia, czesała mi włosy do szkoły, a tata mnie zabierał, wiesz, właśnie na crossa, na go-karty i tak dalej, więc jakby dorastałam w tym, że wolałam resoraki niż lalki Barbie. Potem w sumie chciałam zostać aktorką i wokalistką. Czyli jednak tak po mamuśki, tak mamuśkowy tryb się chciałam włączyć. Zostać gwiazdą estrady, ale jakoś no nie wyszło. No nie wyszło. Po prostu nie uznam, że strasznie dużo dziewczyn śpiewa, więc po co mam się to pchać? Mówiłeś, że to jest bezpieczny sport. Ja na temat enduro mogę powiedzieć śmiało, że to jest bardzo niebezpieczny sport, ale gdzieś tam pisnęłaś mi słówko, że miałaś już kilka takich poważniejszych wypadków. Pomimo tego, że to jest samochód, buda, kask, to jednak coś tam już się wydarzyło. Nie no, miałam poważniejsze wypadki, wjechałam wraz na przykład mojego brata na zawodach, bo nie ogarnęłam trochę sytuacji. Coś mu się stało? Nie, nam się ogólnie nic nie stało, ale właśnie jakby klatka bezpieczeństwa, którą miałam tutaj z boku, dogięła się aż do fotela, więc gdyby jej nie było, to myślę, że miała przestawione biodro. Miałam jeszcze raz, wjechałam chyba w opony, za oponami był beton. Aha. I pewnie nic by mi się nie stało, gdybym się nie spięła i nie wyprostowała rąk na maksa. O kurczę. I mi się tak ręka trochę, wiesz... Złamanie otwarte? Nie, bez przesady, no ale tak mi trochę, wiesz, się przeprostowała i trochę mnie bolała. Poszłam do karetki, w ogóle zawiązali mi to od góry do dołu. I z taką ręką poszłam do sędziów i mówię, możemy przełożyć kwalifikacje na jutro? I sędzia miał takie, spoko. Co? Bardzo mi miło było. Nie no, ja trzymam kciuki dla ciebie. Tak, już wcześniej... Dziękuję. Ale na mnie nie muszą głosować. Ludzie wiedzą, co mają robić, bo gdzieś tam dochodzimy do etapu, kiedy po tym filmiku, teraz znając już Maćka, znając ciebie, będą musieli dokonać wyboru, kto zasługuje na wygraną. Oboje jesteście niesamowici. Nie mówiąc o tym, że mam oczywiście najlepszych dwóch wybranych, jeśli chodzi o innych wybrańców, Igora czy też Oli. Dobrze, trzymam kciuki za ciebie. I bardzo miło mi to było spędzić połowę dnia. Zajarany byłem to tym. Fajnie. Naprawdę. Dla mnie zajawka niesamowita. Już wiem, że taką fajną mam tą zajawkę. No już nie mów mi tyle. Super, nie, naprawdę. Się uczysz, jesteś... No już przestań, nie mogę tego słuchać. Tak, ja stąd wychodzę. Dziękuję, było fajnie, trzymaj się, cześć. Dobra, jeszcze porozmawiam troszeczkę, witajcie kochani.
Nie, dobra, teraz się zestresowałam. Także przedstawiamy dzisiaj dwie sylwetki. Ole Fijał, która jest naprawdę niesamowitą drifterką, oraz Maćka, iluzjonistę. Oboje są młodzi, oboje mają naprawdę mega zajawki i są naprawdę świetni. Uważam, że... strzelają do nas chyba. Uważam, że najlepsi, jeśli chodzi o kandydatów. No wybacz, Igor i Ola. Także to teraz wy, widzowie, zagłosujecie, kto zasługuje na 20 000 zł oraz fame i zarazem wsparcie w postaci tworzenia tego kanału i dalej rozwijania się. Piszcie w komentarzach, kto waszym zdaniem powinien wygrać. Czy Ola drifterka, czy Maciuś iluzjonista. To od was wszystko zależy, więc głosujcie w postaci komentarza. To jest ten, no. Czym on to robi? Dziadek se otworzył okno i se strzelił jakimś kapiszonem. To on to zrobił? Tak, ten dziadek tam. Strzelam do nas, musimy stąd zaraz pinkalać. Wszystkie szczegóły dotyczące akcji i zarazem harmonogram znajdziecie na fanpage'u Playboy Fragrances. Tam wbijacie do nich, ponieważ tam wszystko jest opublikowane. Rembol, nie wiem skąd tu się wziąłeś, ale nie, my się boimy się strasznie. Naprawdę. My się boimy strasznie. Ludzie muszą głosować, żeby Ola lub Maciek przeszli dalej. To wszystko od was zależy, a my uciekamy, bo strzelają. Trudniemy.